Piotrek dzisiaj po raz pierwszy w takiej nietypowej masce, która ma chronić twój nos, tutaj twoje kości jarzmowe podejrzewam. Jak się w tym gra, powiedz, i trenuje? Nie przeszkadza za bardzo. Ta maska była robiona specjalnie jakby pod wymiar mojej twarzy, także jest dobrze dopasowana i nie przeszkadza mi w czasie treningu. Właśnie, pewnie w treningu ona nie jest aż tak bardzo konieczna, ale pewnie chodzi o to, abyś się przyzwyczaił do jej noszenia już na spotkania ligowe. Chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda w masce, bo dzisiaj dopiero przyszła. Chciałem zobaczyć, jakie to uczucie, czy są jakieś problemy, jakiś dyskomfort. Bo wiadomo, ciężko by było od razu założyć na sparring, bo różne rzeczy mogą się trafić, ale jest okej, jestem zadowolony z tego, także cieszę się, że już maska jest i będę mógł z niej korzystać. To jest też jakaś forma rehabilitacji oczywiście, więc powiedz, ile ona potrwa i przez jaki czas będziesz takim krakowskim Zorro? Znaczy, to nie, może nie jest forma rehabilitacji, ale bardziej osłonowo, że no jest taki okres jeszcze sparring, gdzie tutaj niepotrzebne są żadne urazy, jakieś zbytnie narażanie tego miejsca na powtórne jakby uderzenie albo coś w tym rodzaju, mimo że już okres leczenia jest jakby zakończony, ale mówię, jeśli można to jeszcze chronić przed ligą, to na pewno to będę robił. Dziś drugi dzień obozu w Hiszpanii. Słychać było z waszych ust zachwyty nad jakością murawy. Faktycznie jest tak dobrze? No na pewno każdy gdzieś tam czuł już głód tej naturalnej trawy, bo w Krakowie nie mieliśmy możliwości niestety trenować na naturalnym boisku. To od razu są inne odczucia i jest ta dużo większa przyjemność niż po bieganiu na sztucznej murawie i naprawdę boiska są tutaj dobrze przygotowane. A jeżeli pamięć nie mieli, to chyba twój pierwszy bądź drugi obóz z Krakowią, więc jeszcze można powiedzieć, że tak obozowo jesteś nowym zawodnikiem. Jak tutaj się odnajdujesz w takiej atmosferze już bardziej rodzinnej, no bo spędzicie ze sobą sporo czasu sam na sam z piłkarzami i innymi? Znaczy obóz po tym jednym krótkim zgrupowaniu w Zakopanem, gdzie tam byliśmy w trakcie tamtej rundy, no to pierwszy obóz, ale no... Co będę tutaj opowiadał, no nie mam problemów jakoś, żeby się odnaleźć w tym życiu obozowym, bo to nie pierwszy mój obóz w życiu, też nie jestem tu nowy, przez te kilka miesięcy poznałem wszystkich chłopaków, którzy są w drużynie, także jakby nie ma to dla mnie najmniejszego problemu, nie stwarza mi to żadnych problemów. Jutro spotkanie z Szachtarem Donieck, mimo że to sparring, to na pewno takie fajne wydarzenie, no bo to przecież rywal nie byli jakiś, takiej no, najwyższej tej średniej półki, nazwijmy, europejskiej. No dobra drużyna, naprawdę dobra drużyna i bardzo, bardzo fajnie, że taki sparring udało się zorganizować, a resztę zobaczymy jutro, jak to będzie wyglądało. Na pewno będziemy się chcieli pokazać z dobrej strony, bo to już mówię, jest taki okres, że coraz mniej czasu zostało do ligi i trzeba już jakby pracować nad poprawą gry, nad tymi cechami też motorycznymi, żeby na ligę być dobrze przygotowanym.